W decydującą fazę wchodzą przygotowania piłkarzy Olimpii Grudziądz do nadchodzącego sezonu. Po rozegranych sparingach i obozie kondycyjnym zawodnicy wrócili do Grudziądza, rozgrywając po drodze mecz towarzyski z drugoligową Wartą Poznań. Wiadomo, że jest ta praca konieczna do tego, żeby wejść w sezon dobrze, żeby w tą formę trafić przede wszystkim od pierwszego meczu, czyli tego pucharowego. Bardzo fajny okres przygotowawczy. Wszyscy czekamy już na mecze ligowe, każdy chciał się pokazać, zaprezentować. Przyszedł nowy trener, nowi zawodnicy, dlatego jakby każdy miał czystą kartkę i chciał się nowemu szkoleniowcowi zaprezentować z jak najlepszej strony. W sumie nie zrobiliśmy więcej niż zakładałem. Zaczęliśmy go bardzo dobrym meczem z Podbeskidziem, zakończyliśmy średnim albo może dobrym meczem z Wartą. Spotkanie z Wartą Poznań zakończyło się wynikiem remisowym 2-2. Dwie bramki dla gospodarzy zdobył były reprezentant Polski Grzegorz Rasiak. Jedną z nich strzelił po ewidentnym błędzie grudziąckiej obrony. To indywidualny błąd, no, po którym wpadła bramka, także no, ciężko mi jest to oceniać. Na pewno nie powinniśmy tracić takich bramek. No, wykorzystywał przy pierwszej bramce, wykorzystał swój wzrost i przy innych sytuacjach strzeleckich także. A tak jak mówię, no, druga bramka to jest mój błąd, który nie powinien się przytrafić, no, ale to jest gra błędów i takie też się zdarzają. Od czerwca z drużyną pracuje trener Tomasz Kafarski. Trener Kafarski pracował już w Ekstraklasie i na pewno większą uwagę poświęciliśmy taktyce, przesuwaniu się. Każdy wie, gdzie ma się poruszać, gdzie biegać, jak się asekurować i tutaj jest zdecydowana widoczna poprawa w naszej grze. Współpraca się na razie układa bardzo dobrze. Wiadomo, że wszystko weryfikują mecze ligowe, wyniki, także czekamy z utęsknieniem. Mam nadzieję, że te wyniki będą korzystne dla nas i spełnimy oczekiwane w nas nadzieje, jakie są na ten sezon. Przed piłkarzami Olimpii Grudziądz jeszcze jeden sparing. Najbliższą sobotę biało-zieloni przed własną publicznością zmierzą się z Olimpią Elbląg.